Z okazji tego, że przekroczyliśmy 100 lajków na Facebooku, chcielibyśmy ogłosić konkurs. Konkurs z nagrodami, ale szczegóły będą pod koniec. Najpierw chcielibyśmy Wam zrecenzować kilka fajnych pozycji książkowych dla dzieci. Nam zależy, żeby dzieciom kupować książeczki, które więcej mówią o Bogu, o Panu Jezusie, a nie o magii i jakichś tam zaczarowanych królewnach, księżniczkach i innych. Niełatwo znaleźć takie książeczki. I zaskoczyliśmy się, ponieważ jak wiecie, byliśmy na pierwszym forum charyzmatycznym w Bydgoszczy, 5 minut od naszego domu, z mocnymi w duchu. I otóż na tych stoiskach z książkami okazało się, że ich wydawnictwo Odnowy w Duchu Świętym, wydawnictwo Jezuitów z Łodzi, promuje książeczki Nila Lozano. Myślałam, że on tylko dla dorosłych pisał. Jest to ewangelizator amerykański, pewnie wiecie, bo jego modlitwa uwolnienia oparta na metodzie 5 kluczy jest bardzo znana. A tu się okazało, że ma też pozycję dla dzieci, pisze dla swoich wnuków książeczki i zostały one przetłumaczone na język polski. Już zdążyliśmy wszystkie przeczytać, przekazują przepiękne treści. Bardzo piękne i to tutaj tata zrobił dziewczynce krzyżyk i dziewczynka się zapytała taty, dlaczego robisz mi krzyżyk. To jest znak sławieństwa. I wytłumaczył dziewczynce, że błogosławieństwo to taki skarb, dar, prezent, tak jak Pan Jezus otrzymał prezenty od trzech króli na swoje narodziny. Tak rodzice dają prezent swoim dzieciom w postaci błogosławieństwa. Jest to tak naprawdę prezent od Pana Boga przez ręce rodziców. Ale Aurelko, Tobie najbardziej się podobała chyba inna książeczka, co? Która pozycja? Może Twój Bobo nam pomoże wybrać książeczkę. Pomoże nam Bobo wybrać? Tak. No, o której chcieliśmy opowiedzieć w sposób szczególny. A tutaj, co mogę dać Bogu? We wszystkich książeczkach bohaterką jest dziewczynka o imieniu? Ania. Ania, ma na imię Ania. I w tej książeczce? Ania Anuszka, tak dziadziuś do niej mówi, tak. I w tej książeczce nasza Ania ma bardzo ważne święto, czyli co? Urodziny. Ile latek kończy? 6. Dostała dużo prezentów, jest szczęśliwa, ale prosi babcię, żeby ją zabrała jeszcze gdzieś. Gdzie miała babcia zabrać naszą Anię? Wyjątkowe miejsce, gdzie zabrała Anię? Najpierw muszę iść przez las i gdzie nas mam słoneczniki. Takie wyjątkowe miejsce, tak? To jest sekret babci i Ani do miejsca, gdzie rosną same słoneczniki. No i tutaj Ania ma problem, zwierza się babci. Ma bardzo ważne pytanie. Wie, że wszystko dostała od Pana Boga, jest mu bardzo wdzięczna za wszystko, ale ma zmartwienie. Jakie to zmartwienie? Bo chciała coś dać Panu Bogu. Chciała też coś dać Panu Bogu i wie co, czy nie wie, co może mu dać? Nie wie. Nie wie, co może mu dać. I babcia wtedy, zamiast konkretnej odpowiedzi, opowiedziała Ani historię. Jaka to była historia? O chłopcu, który ciągle podglądał Jezusa. Jak mówił, jak uzdrawiał.
No i pewnego dnia okazało się, że ten chłopiec był bardzo ważny dla Pana Jezusa do głoszenia, był mu potrzebny do głoszenia Słowa Bożego i Królestwa Bożego, bo co się stało z tym chłopcem naszym? Miał 5 chlebów i 2 ryby. I wszyscy byli głodni, nie mieli co jeść, a on co zrobił z tymi bułeczkami, chlebkami i rybkami? Dał Jezusowi, a Jezus rozmrozł, że było ich dużo i że ludzie się najedli do syta. Tak, i on oddał całe swoje jedzenie, a Pan Jezus z tego zrobił jedzenie dla wszystkich. Tak, cudownie rozmnożył po modlitwie i wszyscy się najedli do syta, tak jak Aurelka powiedziała. I na koniec babcia prosi po tej historii, żeby Ania zamknęła oczy i zapytała sama Pana Boga, co może dla niego zrobić, tak? I co Ania usłyszała w ciszy? Co Ania usłyszała w ciszy, że co ma zrobić? Dotknąć wszystkich ludzi, tak? I babcia powiedziała, kiedyś dotkniesz. Bo każdy z nas ma jakiś dar od Pana Boga, żeby go wykorzystać. A tutaj Ania usłyszała, że ma dotknąć wszystkich ludzi. Bo możemy ich dotykać słowem, możemy ich dotykać naszym jakimś tam dobrym uczynkiem. I na koniec każdej książeczki jest słowo od autora dla rodziców. Jak przekazywać wiarę dzieciom, żeby wzrastały. To akurat jak pomóc dzieciom odkrywać ich dary, które otrzymały od Pana Boga. Na koniec szczegóły konkursu. Oczywiście zaczniemy od nagrody. Do wygrania są 2 książeczki Michała Lozano. Czy Bóg widzi w ciemności? Czy Bóg nie widzi w ciemności? I co mogę dać Bogu? Te 2 książeczki. Prosimy. O tej mówiliśmy. Prosimy o nadesłanie do nas filmiku z inscenizacją zesłania Ducha Świętego. Co Wam przyjdzie do głowy? Wykorzystajcie to, co macie w domu, tak? Mogą to być klocki Lego, lalki, figurki wycięte z kartonu. A my nagrodzimy najciekawsze, te, które najbardziej się spodobają naszym dzieciom. Przypominam. Przesyłajmy. Nagrodę. Tak. Mamy te 2 pozycje Milady Zano dla dzieci. Zachęcamy. Jeśli się Wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję.